Słuchajcie, dzisiaj eksplorujemy nowy teren, a ja też eksploruję nowy obiektyw, który już więcej latał niż filmował z ręki. Jesteśmy w bardzo fajnym terenie, zaraz dołączy do mnie Patryk. Polatamy tutaj nad rzeką i zrobimy kilka ciekawych prób. Ja wziąłem dzisiaj oczywiście niedużo dronów, bo 4. Ma być szybka sesja i pewnie będzie. Po tej stronie jeszcze nie byłem rzeki, byłem po tej drugiej. Tam faktycznie, po tej bardziej cywilizowanej, ale tu nie. To jest też ciekawe miejsce, bo widać ścieżkę wydeptaną przez zwierzęta, która biegnie tutaj do wody. Leon właśnie wpadł do wody. Leci do nas Patryk. Zaraz tu pewnie będzie. Co to było, Patryk? Walnąłem w linę. Oj, oj, oj. No wszystko poszło dobrze, co? Teraz delikatnie go ściągniemy i zobaczymy, jakby to wyszło. Musimy zobaczyć, czy on byłby równo. Jak teraz? Myślę, że git. A on jest odpalony? Tak. Poruszaj gimbalem. Wiesz co, wygląda na to, że on działa. Idzie powoli. Miniacz. Tam na sport. Tak, jest gitara. Dobra, to teraz trzeba przestawić tylko kamerę gimbala na FPV. No w tej chwili mamy to świetne, że mamy CineLiftera, ale z miniaczem. Czyli mamy pełen inteligentny system DJI, mamy gimbala, którym można sterować. A jednocześnie mamy bardzo dobry podgląd dla osoby, dla obserwatora. Nice. Fajnie? Mhm. Zobacz teraz. On wiadomo, nie robi takich live'ów jak piątka, ale to już jest FPV. Tu sobie polecimy. Można gimbalem sterować. Tak. To jest mega, nie? No. Teraz sobie polecimy ze światłem, Patryk, bo miniacz ma... O, i teraz sobie polecimy tuż nad wodą. No mam 0,3 na FPV. Fajnie to widać, fajnie. A jednocześnie możesz zrobić coś takiego, czego nie zrobisz miniaczem. A Patryk, a u ciebie ten zapis? No spoko jest. Tak? No. Dobra, uwaga, lecimy chłopaki, teraz jest fajne ujęcie. Daję top down. Nie do końca, ale tak, dobra. Leci gimbal w górę. Kurde. Spoko, no. Jeszcze raz zrobimy taką rundkę. Dobra. Damian, gdybyś był uprzejmy być bliżej nad samym korytem wody. Dobra? Nad samym wyżej, wyżej, wyżej. Nad samym korytem. Nad samym korytem rzeki, jakbyś był teraz. Ja przelecę tuż nad wodą, dobra? Uwaga. Okej, jestem. No to dajemy, Patryk. Dobra. Trochę wyżej. Skręcaj, skręcaj, lewo. Dobra. Mega. Fajne byłyby takie ujęcia z nad wody właśnie, takie jak robiliśmy. I nad tymi zbożami, czy nad tymi trawami wysokimi. To byłoby super. Mam taką wizję. Teraz tak, żeby on nam tutaj poszedł, tak, w tą stronę troszkę. Dobra, to ja teraz nagram ekran. Cała Polska na nas patrzy. Żarty się kończą. R2 jest większy, wypycha mi tu baterię. Dobra. Dobra, mamy to zrobione tu. Chwycę tylko ten kabelek balansera, żeby nam ten... Tu wszystko gra, Patryk. We'll be right back.
Powiem wam, że zacnie to zrobiliśmy. Świetnie. Zarąbiste to było. To ja robię gimbalem do dołu. Ło, jak zajęliście wyszło. Dobra, jeszcze raz. Teraz jest punch. Patrz, co się dzieje teraz, Patryk. Ulala. Wyżej, wyżej, wyżej. Dawaj wyżej. Ujo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 j
kończymy. Dobra, spokojnie. Tak? Wyżej, wyżej musisz, to są krzaczki już. Najbardziej chyba mi się podobało to, że mamy taką elastyczność. Połączyliśmy FPV z DJI. I to nie jest DJI FPV, co najlepsze. Czyli korzystamy z systemu DJI, a jednocześnie mamy pełną niezależność w FPV. Nie, Patryk? Dokładnie. Bo. Czyli nawet możemy latać w strefie NFZ. Wszędzie możemy latać. Miło. Teraz. Dzięki ci, to było super, stary. Słuchajcie, zrobiliśmy naprawdę mega fajny materiał. Jestem super zadowolony z naszej ekipy, z Patryka i z Damiana. Dziękuję, chłopaki. I mam nadzieję, że to będzie wyglądać na dużym ekranie tak jak tutaj na naszym małym, a może nawet i lepiej. Natomiast mamy mega pomysł też na to, żeby wykorzystać takie ujęcia, bo można zrobić spokojne, takie piękne przeloty tuż nad wodą. Można zrobić też dive'y, całą charakterystykę wykorzystać FPV, a jednocześnie wykorzystać te najlepsze strony też DJI i połączyć to w jedno. Myślę, że to będzie naprawdę super pomysł i z czasem go rozwiniemy. Teraz potrzebujemy tylko Mavica 3. Na razie.